Za bardzo przejmuję się pracą, moje myśli w wolnym czasie krążą wokół tego, co jest do zrobienia, czuję nieustanne napięcie, mam kłopoty ze snem. Co robić? Nie przejmuj się, powiedzą niektórzy. No, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. To przejmowanie się to często jest strategia, która ma na celu chronić nas przed porażką. To bycie w ciągłym napięciu, w stanie gotowości do tego, żeby poradzić sobie z wyzwaniami, które mamy przed sobą. No i tutaj warto przyjrzeć się sytuacji w zasadzie, z czym się zmierzamy. Może jest rzeczywiście tak, że ilość zadań, które mamy przed sobą, jest zwyczajnie za duża w stosunku do tego, jakim czasem dysponujemy albo jakimi zasobami dysponujemy. W związku z tym wyeliminowanie części z tych zadań albo zwyczajne poproszenie kogoś o pomoc może spowodować, że poradzimy sobie z daną sytuacją. No to jest bardzo proste. Co jeśli tak naprawdę bardzo trudno jest wyeliminować czy skreślić te zadania z listy do zrobienia, czy też bardzo trudno nam jest po prostu zwrócić się o pomoc. Być może to jest temat do przyjrzenia się na spotkaniu z psychologiem, przyjrzenia się temu, jakie przekonania i zasady, które rządzą Twoim życiem, stoją za tą sytuacją. Być może to są przekonania typu muszę sobie zawsze radzić, być może to są przekonania muszę sobie sam poradzić. Być może dopiero wtedy, kiedy jestem maksymalnie dociążony, jestem przydatny, a tym samym jestem wartościowy. W drodze spotkań terapeutycznych staramy się te przekonania diagnozować, rozpoznawać, ale też je eliminować. Może być też zupełnie inna sytuacja. Być może te zadania, które stoją przed Tobą, w zasadzie są, powiedzmy, do przerobienia, ale dalej myśli cały czas krążą wokół tych tematów, dalej cały czas odczuwasz napięcie. Problematyczny może być tutaj lęk przed porażką, nieakceptowanie sytuacji, w której popełnię błąd, nie poradzę sobie z czymś, czy nie zrobię po prostu czegoś na 100%. Standardy perfekcjonistyczne wzbudzają często bardzo duże napięcie i bardzo dużą presję. Generalnie perfekcjonizm w naszym społeczeństwie wydaje się być akceptowalny i nie ma takiego zabarwienia negatywnego, a często wręcz jest w różnych środowiskach pracowych wręcz wspierany, ale w kontekście zdrowia psychicznego jest zwyczajnie szkodliwy. Dlatego między innymi z nim staramy się pracować w gabinecie.